Gdyby nie wsparcie Brukseli, infrastrukturalnie bylibyśmy jako miasto co najmniej dekadę do tyłu, uważa Czesław Renkiewicz, który z 20-letniej obecności miasta w Europie jest bardzo zadowolony. Od 14 lat wraz ze sztabem magistrackich urzędników walczy o każdy grosz, jaki może zasilić miejski budżet wydatkowany na różnego rodzaju inwestycje. Te środki, które płynęły do nas przez te 20-lecie, one były bardzo wysokie i to spowodowało, że my ten taki skok cywilizacyjny mogliśmy dzięki temu wykonać. No, powstało bardzo dużo różnych przedsięwzięć. Oczywiście te przedsięwzięcia były realizowane przez różne instytucje, na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o środki z Unii Europejskiej wybudowała nam obwodnicę. Mamy szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny. To są jednostki niepodległe naszemu miastu, ale również tam korzystają i to intensywnie z różnych programów pomocowych z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy również korzystają. My jako miasto pozyskaliśmy na swoje te inwestycje miejskie, ponad 520 milionów złotych, to jest duża kwota. Do tego dołożyliśmy środki własne i zbliżyliśmy się prawie do miliarda złotych. To tyle był cały zakres tych zadań objętych wsparciem ze środkami Unii Europejskiej. Suwałki po utracie tzw. wojewódzkości stały się przygnębiające, smutne i zdawało się, że nie ma przed nimi żadnych jaśniejszych perspektyw. Ze stolicy subregionu uciekali ci, którzy postanowili szukać szczęścia, pracy i środków na życie poza granicami kraju. Za chlebem rozjeżdżali się po całym kontynencie, bo miasto chyliło się ku upadkowi. W 2002 roku, po wyborach samorządowych, miastem zaczął kierować Józef Gajewski, wizjoner i miłośnik Suwałk, którego do dzisiaj tysiące mieszkańców wspominają jako wyjątkową postać. Po niespełna 2 latach jego kadencji mieszkańcy zaczęli wierzyć, że miasto może się zmieniać. Kiedy w 2003 roku poszli głosować w referendum, jednoznacznie wypowiedzieli się w kwestii przynależności Polski do Unii Europejskiej. Niemal 80% Suwałczan biorących udział w dwudniowym głosowaniu powiedziało tak. W 2004 roku zaczęto budować współczesne miasto, które dzisiaj przez tych, którzy stąd wyemigrowali i tych, którzy trafiają tu choćby przejazdem, określane jest jako zachwycające. Zadbane, czyste, kolorowe, otwarte, uśmiechnięte. Tak nas widzą. Na pewno to są przyjemne takie chwile, kiedy ludzie przyjeżdżają po dłuższej przerwie i mówią, że się ładnie tutaj zmieniło coś, że znów coś powstało. Słyszymy takie pozytywne głosy w stosunku do mnie wyrażane i nie tylko. I do mieszkańców również. I mieszkańcy są dumni z tego, że ktoś przyjeżdża gdzieś tam z centralnej, z zachodniej części Polski, czy w ogóle z zagranicy i mówi, o, ładne miasto macie. Urody Suwałkom faktycznie odmówić nie można, ale nie tylko względy estetyczne świadczą o postępie, jaki tutaj nastąpił. Powstał aquapark, powstał Suwacki Ośrodek Kultury, stadion piłkarski, trasa wschodnia w połowie została zrealizowana w oparciu o środki też z Brukseli. No, oczywiście budynek Starej Łaźni, Suwalskie bulwary, remont obiektu Soku na ulicy Noniewicza i tak dalej, i tak dalej. No, troszeczkę tutaj udało nam się wykonać tych zadań. No i zmieniło się miasto. Zmieniło się miasto w sposób taki diametralny. Przechodziliśmy transformację. Jej efekty widać gołym okiem. Tymczasem apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jest fajnie, ale wciąż daleko nam do doskonałości, mówią mieszkańcy i oczekują znacznie więcej. Jak więc zmienimy się w najbliższych latach? Te przyszłe 5 lat, bo mamy zablokowane, mamy zarezerwowane środki finansowe dla miasta, jeżeli nic się nie stanie złego i wszystko będzie wyglądało tak jak dotychczas, no to za 5 lat Suwałki też będą wyglądały inaczej, bo duże inwestycje tutaj będą prowadzone przez spółki nasze komunalne, wszystkie 3, czyli tutaj PGO, co chodzi o spalarnię, PEC, oczywiście przejście całkowite na biomasę, no i PEWiK również, duży zakres zadań inwestycyjnych planuje, plus do tego zielony ten ład, który będzie zaaplikowany tutaj w tą przestrzeń miejską, powstają nowe parki, ścieżki rowerowe,
nowa komunikacja miejska w oparciu o autobusy elektryczne i tak dalej. Także tutaj, jeżeli będziemy tak szli z rozwojem miast jak dotychczas, to na pewno Suwałki za 5 lat będą już takim pełnym miastem. I choć zmagamy się z wieloma problemami, to zwykle są one takie, że europejskie środki ich nie rozwiążą, bo przecież nie poprawią dzietności. Problem depopulacji, wyludniania się miasta. Wiemy, że ta demografia jest słaba, nie tylko tutaj w Suwałkach, jeszcze na tle innych miast średniej wielkości, jako tak o sobie radzimy. Natomiast no, widzimy, że ubywa nas, a nie przybywa, i to jest takie smutne. No i musimy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby tutaj wracali, żeby nie wyjeżdżali z naszego miasta, i to tak duże zadanie i wyzwanie. Natomiast no, sami wiemy, że jeżeli nie będzie jakichś programów dla młodych, takich centralnych programów, żeby młodzież zatrzymać, żeby młodzi ludzie no, zakładali rodziny i były dzieci, nie? Bo stopa dzietności jest w tej chwili bardzo, bardzo niska. No i to są takie wyzwania, zadania przed nami, kwestie te energetyczne, ale z tym mam nadzieję, w jaki sposób sobie poradzimy.